Cześć, siemanko wszystkim. Już jest późno dosyć, ale widzicie, udało się. Przekopałem wszystko. Połączyłem oba kawałki rowu w lesie. Jak zresztą widzicie, woda płynie. Przejdźmy sobie na początek. No trochę mi to zajęło, sprzątnięcie wszystkich, jak widzicie, śmieci i tak dalej. No większość została, no niestety wszystkiego nie sprzątniemy, bo nie damy rady. Ale powiem wam, że to jest zajebiście. Bo dzisiaj, robiąc porządki na podwórzu, znalazłem kawał rynny zajebisty, który po prostu miał iść na złom, a który wykorzystałem, żeby dokończyć projekt. A jak widzicie, wszystko zajebiście się udało. Nie ma to jak chodzenie po 22 po lesie po trasy. Na szczęście nikogo nie ma, nikt nie widzi. No i zobaczcie, tu wkopałem kawał rynny do dachu i potem można już chodzić. No może nie jest jeszcze stabilne wystarczająco, ale już można po tym, powiem szczerze, chodzić. Ja wiem, że powinien to być większy kawałek, ale powiem wam szczerze, danie większego kawałka by tu trochę zajęło. A już nie chciało mi się siedzieć w 23. Zresztą widzicie, jak za dynamicznie woda płynie. Znaczy, że się udało. Słuchajcie, co mi tu zalega? Widać, że to jest rynna. Rynna ma przekrój 140 cm. Znaczy średnicę 140, a nie, no przekrój w sumie. I wystarczy, powiem szczerze, wystarczy do tego, co, do czego ja jej użyłem. I powiem szczerze, i mamy mostek. Dobrze, ja to powiem, i mamy mostek, i mamy jednocześnie przepływ wody. Połączyłem tamten odcinek z tym i proszę bardzo, woda, odwodnienie moje działa, woda spływa, już nie zalewa tamtej, już nie zalewa tamtej strony koło ulicy, więc powiem szczerze, że moje działania były dobre, chociaż z jednej strony były całkowicie nielogiczne według niektórych osób. Według niektórych osób były całkowicie nielogiczne, ale z drugiej strony były logiczne, bo zrobiłem coś dobrego dla wszystkich i jestem z tego dumny. Pozdrawiam serdecznie, Piotr Burza Elektryk.